Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Powiedz cześć Blu, przywitaj się ładnie. Dzień dobry. Blu się schował, chyba chce zejść. On też nie lubi kamery, tak jak mój mąż i moja rodzina. Pokażesz się troszeczkę? On lubi szpącić, jak nikt nie widzi. Dzisiaj będzie luźny vlog, czyli tematyka, którą lubicie najbardziej. Czekajcie, bo chciał zejść. Dzisiaj będzie tematyka luźna, czyli taka, jaką lubicie najbardziej. Pakujemy się z mężem, bo jedziemy sami w romantyczną podróż. 4 dni poza domem, bez dzieci. Zaplanowaliśmy tą podróż już w lutym i jedziemy do... nie powiem Wam gdzie. Dowiecie się z Instagrama. Jeśli mnie śledzicie na Instagramie, to tam będzie relacja na bieżąco, to tam odkryjecie, gdzie wyjeżdżamy. Więc szybko szukajcie mnie na Instagramie, italiantaste. Kreseczka na dole .pl i tam dowiecie się, gdzie jedziemy. Jeśli nie, no to będziecie musieli poczekać, aż wrócę z tej podróży i wstawię Wam tutaj vloga. To już wybór pozostawiam Wam. Już od dawna oczekuję tej podróży i do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy wszystko nam się uda, więc wiecie, w tym roku kilka podróży musieliśmy odwołać, więc do ostatniego momentu myślałam, nie będę się cieszyć zawczasu, bo nigdy nie wiadomo. Wydaje się, że jutro rano, wcześniej rano wyjeżdżamy, więc jak na razie nic się nie wydarzyło. Dzisiaj się spakuję, przygotuję sobie rzeczy i pokażę Wam, co ze sobą zabiorę. Pogoda jest średnia, ale dają w weekend upały ponad 40 stopni, jak się nie mylę. Także naprawdę bardzo gorąco. Więc muszę się tak spakować, żeby były rzeczy lekkie, przewiewne, wygodne, bo będziemy też dużo przemieszczać się autem. No i tyle. Zapraszam na vloga. A tutaj Blu. Zobaczcie go. Tak się tu schowałem. Ciepło jest, co? Przywitasz się ładnie. Powiedz cześć. No, ty taki nie lubisz kamerki. Tutaj za łóżkiem lubisz? Tutaj troszeczkę? Tak łapeczkę? O, tak lubię. Tak lubię, aż oczka zamykam. Tak lubię. Tak oczka zamykam. A tu po brzuszku lubię? Tutaj? Też? No bo tutaj trochę brudno. Chciałabym włączyć odkurzacz, bo tu tak trochę brudno jest. No ale co? Kogoś tutaj obudzimy? Odkurzacz odkurza, robi za mnie robotę, a ja dzisiaj muszę zrobić sobie paznokcie. Stópki zrobiłam sobie wczoraj, French. A paznokcie u rąk muszę zrobić, bo to już 5 tygodni, kiedy takie mam. Pamiętajcie o promocji, jeśli chodzi o biżuterię z Hey Happiness. Jeśli wydacie 30 euro, darmowa wysyłka, zniżka plus dodatkowy gratisowy prezent. Wydacie 79, wysyłka, zniżka, 2 prezenty, a powyżej 119 euro, 3 prezenty plus cała reszta. Także jeśli chcecie skorzystać, ten zestaw podoba mi się bardzo i myślę, pojedzie ze mną właśnie. Nie patrzcie na włosy, bo dziś wieczorem będę je myć i modelować, a teraz je tylko tak spiąłam. Upały są, to mogą być takie spięte. Biżuteria na pewno ze mną pojedzie na ten weekend. Jak na razie taka trochę średnia, ale to może nawet lepiej, bo dzisiaj muszę prasować. Tutaj niektóre nasze rzeczy już przygotowane na podróż. Co prawda to są rzeczy mojego męża. Już sobie przygotował koszulę, którą muszę mu spakować, spodnie, a ja na razie tylko jedną sukienkę, bo czekałam na paczkę, która nie dotarła. Zamówiłam sobie dwie rzeczy i chyba będzie opóźnienie, więc muszę wymyślić coś innego, bo na tą podróż chciałam, chciałam coś innego. Niestety nie dotarło. Ale nie szkodzi, mam inne rzeczy, więc nadrobimy to, a tam moja sterta prania. Żeby nie było, że u mnie wszystko takie super rozplanowane, to jest kilka pralek, które zrobiłam, ale są też ręczniki, więc zaraz to poskładam i zaczniemy prasować. Ta para, już w ogóle. Hey!
teraz czas na pakowanie. Już włożyłam bieliznę do moich woreczków. Teraz do drugich woreczków muszę schować buty, które ze sobą zabierzemy. Widząc, że jedziemy bez dzieci, postanowiłam, że wezmę sobie szpilki tym razem. Mam nadzieję, że uda mi się je ubrać. Zawsze robię kilka rzeczy na raz. Myślę, że doskonale rozumieją mnie kobiety, mamy. Ładuję film, piszę maile, w międzyczasie się pakuję. Milion rzeczy na raz, ale dam radę. Dam radę. Dzisiaj jest taki bardzo intensywny dzień, robię kilka rzeczy na raz, ale od jutra wakacje. Teraz idę zrobić paznokcie, bo no w takich przecież nie mogę pojechać. Skończyłam paznokcie, prezentują się teraz o wiele, wiele lepiej, a teraz lecę poprzestawiać trochę kwiatki. Najpierw zrobiłam paznokcie, a teraz poprzestawiam wszystkie doniczki, żeby mnie ich słońce nie spaliło przez te 4 dni upałów, jak nas nie będzie. Lecimy. Alexa, stop!
jeszcze przed samym wyjazdem sprzedałam kilka rzeczy na Vinted, więc jeszcze będziemy musieli podskoczyć z paczką i ją wysłać. Gotowi. Zawożę teraz dzieci do teściów, bo będą spędzali weekend w górach z teściami i z wujkami. I oczywiście z Konilio, z naszym Blue. Po raz chyba pierwszy, nie, to nie pierwszy raz, jak będzie u moich teściów. I na pewno zamknęliśmy go i teraz jedziemy do teściów, tam zostawię dzieci, a później Wam powiem kilka słów na temat właśnie podróży bez dzieci. Odezwę się później. Zostawiłam dzieci u teściów i wracam do domu. Zatrzymałam się na chwilę, żeby dla Was nagrać jeszcze końcówkę, bo za chwilę mi się telefon rozładuje, a jak dojadę do domu, mam trochę rzeczy do zrobienia i na koniec może skończy się tak, że nawet zapomnę nagrać końcówki. Gabriele bardzo się cieszy za każdym razem, kiedy jedzie do teściów. Anastazja już trochę mniej, bo ona już teraz dojrzewa, już ma taki okres, że chciałaby jechać z nami, już jest jej przykro. Ona też się bardzo boi tego, że my jedziemy daleko. Boi się wypadków na drogach, to jest takie bardzo wrażliwe dziecko. Ciąży mi to trochę ze względu na to, że jest mi przykro, że oni z nami nie pojadą, że ich zostawiłam. Bo myślę, że już są w takim wieku, że doceniliby też tą całą podróż i to, co by zobaczyli. Ale z dziećmi podróżuje się zupełnie inaczej i chcieliśmy spędzić sobie kilka dni, przynajmniej kilka dni sami we dwoje właśnie ze względu na naszą rocznicę. Już od dawna nigdzie nie jedziemy sami i dlatego jednak jedziemy sami, aczkolwiek jednak tym razem jest mi jakoś tak ciężej. Nie wiem, może ze względu na to, że widziałam, że Anastazja nie była szczęśliwa, że jedziemy bez niej i że zostaje tutaj u dziadków. Zatrzymałam się w pięknym miejscu. Jesteśmy w Riva di Solto i zobaczcie, dokładnie jesteśmy w Solto Colina, nie w Riva di Solto, jeszcze wyżej, więc jak będziecie tutaj w tych okolicach, to warto wjechać i zobaczyć widoki z góry. Ja się teraz z Wami żegnam, dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już w miejscu, gdzie jedziemy.